Witajcie drodzy kochani, ja chciałbym powiedzieć wam kilka takich słów na temat karmy, ponieważ wielokrotnie jest tak, że mieszkamy z osobami, które są na niskich wibracjach. Może to być nasz sąsiad, my mieszkamy u góry w jakimś domu, nasz sąsiad mieszka na dole i po prostu jego energia nas po prostu rozwala. Wielokrotnie ta osoba gotuje mięso, suchnie od tego mięsa, jak on gotuje, smaży to mięso. My jesteśmy wegetarianinami, nie mamy nic wspólnego z mięsem, ale niestety musimy dzięki pewnej sytuacji ekonomicznej mieszkać w tym samym miejscu, gdzie ewentualnie mieszka nasz sąsiad i zatruwa nas tymi oparami z mięsa i swoją niską wibracją również, którą posiada. Drodzy kochani, ja bym chciał wam zaproponować jedną rzecz. Jeżeli ktoś ma możliwość, żeby mieszkać w jakimś domu osobno, gdzieś na uboczu, to tym lepiej dla was. Jeżeli możecie uniknąć asocjacji z jakimś materialistą, który po prostu gotuje mięso, smaży mięso, te zapachy są niezbyt przyjemne dla nas, musimy to wdychać, to raczej tego po prostu trzeba unikać. Kontaktu z osobami o niskich wibracjach. Bo potem się po prostu, jeżeli mieszkamy z takim materialistą w domu, to przejmujemy jego karmę negatywną. Nie daj Bóg, mieszkamy w tym samym nawet mieszkaniu z jakąś osobą, która jest materialistą totalnym, myśli tylko o pieniądzach, nie myśli o Bogu, nie myśli o życiu duchowym, to po prostu jego energia będzie zaniżać naszą energię. To tak jak dwie gruszki, które dzisiaj oglądałem na Facebooku. Jedna była już prawie że całkowicie zgnita, a druga się zaraziła tą zgnilizną od tamtej gruszki. To tak samo mniej więcej wygląda, jeśli mieszkamy z osobą, która jest toksyczna. Również będziemy powoli stawać się toksyczni, tak jak ta osoba, jeżeli mieszkamy z osobą, która jest toksyczna. Także drodzy kochani, jeszcze raz wam chciałbym uświadomić, że karma przechodzi z jednego człowieka na drugiego człowieka. Raczej nie starać się podawać ręki. W Japonii jest taki zwyczaj składania rąk i pokłonu, ale nie podawania rąk, nie dotykania się. Tym bardziej, że jest wirus, tym bardziej, że jest koronawirus, tym bardziej, że można przejąć jakieś choroby, podając sobie rękę, a również energetycznie nie jest to dobre dla nas, drodzy kochani, podawanie ręki drugiej osobie. Także są różne rodzaje karmy. Również możemy otrzymać karmę negatywną, jeżeli myślimy źle o kimś. Dlatego, drodzy kochani, osoba, która jest zaawansowana duchowo, osoba, która ma wiedzę, nie życzy nikomu źle. Nie życzy nikomu źle, nie mówi źle o nikim. Raczej życzy wszystkim dobrze. Ta osoba jest spokojna, zrównoważona. Życzy nawet swoim wrogom szczęścia i wszystkiego dobrego. Nawet osobom, które oszukują świadomie, wykorzystują drugą osobę. Również trzeba im życzyć jak najlepiej. Ponieważ myśląc źle o danej osobie, przejmujemy jej złą karmę, a naszą dobrą karmę oddajemy tej osobie. Także musimy się nad tym zastanowić, nad naszym postępowaniem w życiu. Starać się być uśmiechniętym, dobrym dla każdego, życzyć każdemu dobrze, nawet swoim wrogom. I dzięki temu będziemy czuli się jakby wolni od wszelkiego rodzaju negatywnej karmy, która mogłaby ewentualnie przyjść do nas od innych osób, od innych ludzi. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli możecie uniknąć mieszkania z osobami materialistycznymi, które żywią się mięsem, możecie uniknąć i mieć miejsce własne, własny dom, gdzie jesteście wegetarianinami, gdzie możecie zapalić własne kadzidło, nikt wam nie będzie krzyczał z tego powodu, że zapaliście kadzidełko, nikt wam nie będzie tego wypominał, że macie kadzidło, że śpiewacie pieśni, jogi, medytujecie, mantrujecie, robicie medytację. Nikt wam tego nie będzie wypominał, nikt was nie będzie prześladował. A wiem, że w Polsce to różnie to bywa. W różnych rodzinach różnie jest. Niektóre osoby praktykują jogę i mieszkają w rodzinie, która praktykuje coś innego. I potem są jakieś teksty niezbyt ciekawe w kierunku danych osób. Po co to robisz? Dlaczego medytujesz? Dlaczego robisz te mantry? Że to jest diabelstwo jakieś i tego nie masz robić. I zaraz zaczyna się nagonka na daną osobę. Bez powodu. Bez jakichkolwiek podstaw. Także, drodzy kochani, polecam wam medytację. Jeżeli nie macie warunków w domu, żeby medytować, możecie zrobić w parku, w lesie, w jakiejś chacie, która jest gdzieś w lesie, w jakiejś leśniczówce, nad jakimś jeziorem, nad jakąś rzeką.
Możecie wykonać medytację, niekoniecznie jeżeli macie problemy z kimś w waszym domu, możecie tę medytację wykonać w naturze, gdzieś na plaży na przykład, czy koło jeziora, w kontakcie z naturą, a nawet będzie to dla was lepsze, ponieważ macie, siedzicie na ziemi, macie kontakt z praną, macie kontakt z energią ziemi, która jest bardzo zdrowa i bardzo potrzebna dla naszego organizmu. Dlatego nie jest zawsze dobrze spać na łóżku w domu, w naszym apartamencie, ale również jest dobrze mieć tak 1-2 dni, który po prostu leżeć na ziemi cały czas i brać energię z ziemi, brać energię z naszej planety, żeby się po prostu czakry doenergetyzowały, ciało się odżywiło energetycznie praną. To również nam, drodzy kochani, pomoże. Na marginesie chciałbym polecić wam, drodzy kochani, Aronit, który jest atomnikiem bardzo zdrowym. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. Jak również możecie napisać do mnie e-maila. Posiadam muzykę psychodeliczną, muzykę trans. Możecie otrzymać pocztą. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę i do widzenia.